Siu! Cześć, z tej strony Plax i Kups i gramy w kolejny Survival Lux. Cześć, z tej strony Kups, ja robię sobie fajny mur, gościu. Fajny mur, gościu, robisz? Nie, ja... chociaż nie, dzisiaj... jednak ten mur. Co, nie robisz mura? Czy robisz mura? Nie, no, robię mura, tylko tak sobie myślałem, że może sobie wyłożę tutaj tym, trawką, no nie? Żeby tutaj pola zrobić, no ale niestety, niestety to jeszcze nie ten czas. Ja tu mam cały jeden budynek postawiony i muszę zacząć pola robić, bo jedzenie zaczyna spadać, zauważyłem. Już nie mam solidnych 3 milionów. Jest o dobrze. Kurde, ja mam 2 miliony. No, ja wiesz, tak na skraju cały czas jestem, 2999 praktycznie, no. 991, o. Ta, o, teraz 3 miliony z powrotem. A może dlatego, że ja kupuję ludzi, to po prostu trochę straciłem i tak spanikowałem. No przecież chyba masz dużo tego, to tanich masz robotników. No tak, tanich, ale dużo ich kupiłem, już mam 142, nie? O kurde. No. Dude. Are you dużo. Good? Dużo. Dude, are you good? Dużo. Właśnie. O, tu zrobimy cyk. Oj. Równam tu poletka. Dobrze, gdzie... ja też to tutaj robię. Dużo miejsca będę miał. Ta. Robię sobie taki efekt 3D. Co? Ale nie wiem, czy mi wychodzi. Efekt 3D w grze 3D. Wiadomka. Nie wiem, czy ci wyjdzie, nie wiem. Ziom. Dobra, może być. Tutaj później zechodzą robaki, zombiaki. Dobrze. Dostają ciosa na łeb. Co ty? O. Dobra. Zombiaków jeszcze nie ma. Czego nie ma? Zombiaków. Nie ma. Zaraz będą. No nie wie. Kurde, dobra, trawa mi się skończyła. No ja właśnie stawiam sobie trawkę. No też stawiałem i się skończyła, no. Normalnie. Dupa trochę. No, ale na bank mi nie starczy. Tu tutaj tego tyle schodzi, że to jest masakra. Masacration, jak to tu mówi polska młodzież. Jest, masacration, bardzo. Tu mówi masakracja. No. Very much. Schodzi dużo, no. Tak. Masakracja. Ja to muszę rzucić okiem na moją naukę. Czy to idzie, czy nie idzie. Tak patrzę, to chyba nie idzie. Mhm. Czemu nie? Te torby prochu. A, bo ty już robisz muszkiety, tak? No chciałbym, ale jedyne co mi brakuje to jest właśnie torba prochu. A jak się robi torbę prochu? Ziemia umiarkowana trawa, okej, dobra, mam. Wiesz gdzie robią proch? Piotrek, ja jeszcze nie zrobiłem kurz, a ty się mnie pytasz o proch. No dobra, rozumiem. Rozumiem. Bo nie chcą mi robić tych worków, kurde, militarnych, śmierdzących, żeby zrobić. Nie, poczekaj, jakie te worki? Naukowy, podstawowy. No zrobili o. 36 i stoi w miejscu, no. Warsztat rusznikarza. Bez sensu. A może czegoś innego jeszcze nie masz? Nie, no mam, no bo zrobili 36, no. A nie miałem tylko płytek z brązu. Mhm. Ale zacząłem robić płytki z brązu. Nawet sztabki z brązu. Materiałowe torby potrzebuje, ziomek. Wiesz? Do czego? Do worku z prochem. Materiałowe torby. A ja w ogóle ich nie robię, bo powiedziałem, ej, nie róbcie, bo niepotrzebne są. Wiesz? Już odkryłem źródło problemu. Już wiem. Tak. Ale jestem spryciulka. Ja to zaraz tutaj, czekaj, zrobię. Co? Jezu, nie, tego jest jeszcze jednak dużo. Oh my god. Strasznie dużo tu jest roboty. Lenowych świrów muszę zrobić, tak mi się wydaje. Lenowych świrów? No, tak. I żarcie mi spada nocą. No. Widzisz? Ja to mam nadal 2 miliony. No widzisz, ja mam niecałe 3 nadal. Dobra, polelno. Ale tu ciemno. To se G kliknij. G! Se klikam. Na pewno G jak rozświetl teren. Chyba nie. Len. Gościu. Farmer lnu. Cuk. O. Pyk.
Ładnie. Dobra. Siup. Cyk. Jezu, tyle czyszczenia, Boluś. Oh my god. Co? No zachciało mi się mieć, kurde, tutaj pole ładne z trawką. Mhm. To teraz trzeba robić, no. No dobra. Ja mam domek ładny. Łóżeczka już ustawiam. Cyk, cyk. Ja będę miał ładny teren. A domki też będę miał ładne, bo wszystkie mam ładne w ogóle. Tylko jeden jest bez dachu. W sumie dwa są bez dachu. Nieważne. Deszcz tutaj nie pada, więc luzik. Ładne, ale bez dachu. U mnie też nie ma dachu niestety na piętrze. Jeszcze. Kiedyś zrobię. Kiedyś, dokładnie. To. Normaleczka, jestem wiadomo. Ciekaw, czy wieśniaką wpływa to na szczęście. Czy mają dach, czy bez dachu? Myślę, że nie. No myślę, to czyli można bez dachu. Wiesz, żeby gra to policzyła. Z perspektywy tego nie widać, że nie ma dachu. No. Nikt o tym nie musi wiedzieć. No. Ja cię mam za dużo tych zombiów, mówię ci. Zdecydowanie mam za dużo. Chyba muszę więcej łuczników sobie dostawić. No. A czekaj, ja idę zobaczyć, jak tam u mnie, kurde, sytuacja wygląda. No tu stoję i pomagam póki co. Luzik. Luzik mówisz? Ta, luzik arbuzik. U mnie totalnie nie luzik, jest totalnie nie. Trzeba włosy zrobić, kurde, labirynt. O w mordę, przejdą. No, normalnie mi wchodzą już bramą. Ziomble. Niewesołe. No nie. Ale to było takie natarcie i chyba się skończyło takie większe. Już się uspokoiło troszeczkę. No jeszcze ci się skumulują. Zobaczysz. No pewnie w dzień będzie przypał. Nie chcę robić labiryntu, nawet nie bardzo mam gdzie go zrobić. Chyba, że wzdłuż masz muru. Masz teren do tego. No. Do brzegu. No tak, ale tu mam wodę. Zaraz jest rzeka. Chciałbym wzdłuż muru wprowadzić. No to wzdłuż muru, o no. Jakieś coś. No. Jakieś coś wzdłuż muru. Też nie wiem, czy nie wolałbym falnąć więcej strażników. Mieć tutaj taki mega rozpierdziel strażnikowy. Tu mógłbym wieżę jakąś dobudować. A, przecież. No to jak tam wolisz. No ja wolę mieć jedno i drugie. W sensie wolę mieć fajną ilość strażników i fajną, kurde, dróżkę dla zombiaków. No. W postaci labiryn. Czaj, rozumiem, kumam. Ej, kurde, całą noc kopię ten piasek śmierdzący. I co? No jeszcze zostało, no. Ja nie kopię, ja muszę pilnować dzisiaj. Dawno już tak nie było. Ale siedzę i pilnuję. Kurde. A teraz już chyba chill. Pewnie jeszcze jakieś niedobitki przyjdą. Wtedy będzie problem. Ale na razie zbani. O, u mnie już, kurde, nocni zeszli, zwarty. Hmm. Nie wiem, czy do kuźni nie muszę dorzucić ziomeczków. Coś mi się tak wydaje. Chyba się przyda. Kurde, please, niech mi starczy tej trawy. Jest, wystarczy. No i jak ładnie tu jest od razu. Tutaj będą pola uprawne. Gituwa. Dobra, a te zombiaki robaki jak tam? Idą do mnie, czy nie idą? Ja idą, ale do nich strzelają tutaj z boczku. Luzik chyba. Hmm. Chociaż nie idą od prawej też, a od prawej... Ty, ale poczekaj, bo ja tutaj widzę pewną kwestię. Co? Wiesz, że jak idą do mnie, to znaczy o. Jeżeli mają taką trasę, nie? Że akurat ten zombiak, który idzie przy moim murze, jest do mnie, to twoje strażniki mi tutaj strzelają. Widzisz, jakie dobre ziomki są? No. Mówią. Nie, jednak nie. Spróbujmy twoje to... w takim razie. Okej. Okay. Bo mi teraz szedł przy murku i nic. Ja tu kuźnię dobudowuję. Bo jest bieda. Straszna rzeszok. Siup. No ładnie. Tylko, że ja jeszcze mam tyle teren. O Boże, tutaj cały teren. Oh my god. Czemu ta wioska jest taka duża? Czemu gram osobno? Ojej. Tak dobrze jest. Budowane, kurde.
Cyk. Ja tu sobie buduję, tak się wciągnąłem w budowanie, że się przestałem odzywać. Ja też właśnie, kurde. Zająłem się tym, kurde, budowaniem, a... No. Już, daszek walnę. Muszę zrobić kuźnię, bo tak czuję, że jeszcze chwila będzie mi brakowało amunicji. Będzie lipa. Naprawdę lipa. Z paru. Jakich ja pól potrzebuję w takim razie? Ups. Cyk, 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 cyk. Myk, dawaj kowadło. Siup. Pyk, rekrut, nice. Jak tam? Zombiów już chyba nie ma. Wszyscy padli. Ta. To u mnie też spokój. Na chillu. 110. Nie wiem, czy ja nie robię za mało tych dla kusz. Nabojków. 175 robią, róbcie. Żelazny nit mi potrzebny. A oni sami robią te nity. Aha. Widzisz? Jest przerobana ta produkcja. Nie jest łatwo, często. Kowadło mi muszą zrobić, a nie ma kto zrobić. Ajajaj. Ja nie wiem, czemu tak mi, kurde, ten brąz leci, bo ten głąb robi bez przerwy te strzały w ilości milion. Oh my god. Nie ograniczyłeś strzał? No. Ajajaj. Ty ostatnio coś się chwaliłeś, że masz ich mega dużo. No mam, kurde, 3800 strzał. Ajajaj. Oh ajajaj. Ja, mi to robią 750 i jelo do domu. No ja też ograniczyłem im mocno. Miedź, cyna i drewno opałowe. A to drewno opałowe jak tam? Dobra, już wskoczyło, Ale muszę iść, kurde, nasinać drewna im. Muszę iść, kurde. Fajnie tam masz, fajnie. Brakuje też mieczy? Ja pierdzielę. Wszystkiego u mnie brakuje z tej kuźni. Człowieku, teraz to wszystko muszą wykuwać, ja nie wiem. Każda jedna rzecz. Taki etap technologii, no. No. Staram się nadążyć. Dobra, walę tych dwóch kuszników jeszcze. Na boki, niech strzelają. Trzeba, bo... Bardzo niedobrze to wygląda. Strażnik. Nocny kusza. Elo. Tu na boczkach. A może... Country roads, take me home. To by było najlepiej. Dawaj mi drewno, synek. True story. Brakuje mi drewna, Piotrek. Drewna? Na takim etapie, na takim zaawansowanym etapie rozbudowy wioski brakuje mi drewna. Co ty gadasz? Tak. Chyba sobie zrobię pola drewniane. Ajajaj. To źle brzmi w takim razie, powiem ci. Źle brzmi. A ile ty masz, kurde, tych? No. Drewniaków. Ja mam jeden las chyba. Jeden las? Mały czy co? A nie, trzy, a bo to jest oliwka. To dwa lasy mam te takie do zbierania drzewa. Ale duże? Bo ja to mam tam, nie, no, kurde, malutkie. Trzy drzewa tam. No ja mam po sześć drzew. A no to no. Widzisz, to jest, kurde, no ta. Lepiej. Za malutki zrobiłeś. No i on się wyrabia. Zaraz ci powiem, bo mam tutaj dalej. Pomóc, no. No. Mają po 6 drzew? Nie, więcej, po 9 drzew mają. To duże pola są. A, widzisz. Po 9. No to w sumie 18 drzew do ścięcia, chłopie. Materiał się skończył. O nie. To materiał się skończył. Wyłączyłeś nagrywanie, Piotr? Nie, materiał, że nie robią tych szmatek, bo nie ma lnu. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzew. No ale to jest i tak mało, nie? Poczekaj, a te drzewa co ile się robią? Co dwa? I tak. Więcej lnu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16. Taka musi być długość tego pola. Kit, tak. Kit. Osadnik, nie, sadnik. Leśniczy. Leśniczy. No i ładnie. Amunicji mam od ciula. 230 bełtów, gościu.
To przydobrze. Może przeżyjemy kolejną noc. Czuję, że będzie ciężko. Okej, okay, leśniczy tutaj będzie miał. Leśniczy. Damy mu tutaj skrzyneczkę, żebym ja też sobie mógł na murek wchodzić. Dokładnie. Bang. Kurde, okay. Tower Defense teraz będzie taki, że ojeju. Łóżko muszę zdjąć. Zdjąć łóżko. Stawić. Tu chyba już miejsce nie mam, kurde, no. Kurde. O nie. Tutaj wszystko jest załóżkowane, no, cała podłoga w łóżku. O, zaczęli robić muszkiet, gościu. O. Zaraz będę mógł muszkiety trzaskać. O, tutaj łóżko, o, proszę. Ale chyba nie będę ich trzaskał. Ledwo co kuszę wprowadziłem. No tak, no daj też spokój. Się tylko spieszę, żeby mieć drugą kolanie i tylko na tym mi zależy w tej nauce, a nie tam, że jakieś muszkiety. Po co komu? Dwóch czerwonych, o, nie trafiłem. Ajajaj. Już tylu mam strażników, chłopie, że to jest szok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 16 strażników mam. W nocy. 16. Masakra. Teraz tu się muszą już wyrabiać, no nie ma opcji, żeby nie. I te nasze wioski tak ładnie tam wyglądają w oddali. Stoją se zamczyska. Halo, Kupson. O. No bo się ten, no bo buduje, no. Się wystraszyłem, że ci mikrofon padł. Ale autentycznie, jak się kurde, jak się skupiasz, budujesz, to jest masakra. To, koniec świata. Siedzisz, kurde, nic się nie odzywasz, on tutaj tak. Ej, chyba się też radę. Obudowuję, robię sobie ścieżki ładne. Ścieżki ładne robisz? No tak, no żeby to nie było tak, kurde, że sobie chodzą taka samowolka gościu. No, no. Żeby było fajnie, fajnie, ładnie. Ciekawe, czy będą używali tych ścieżek. No nie będą, ale to jest dla mojego własnego komfortu wewnętrzno-kreatywnego. Dobra, dobra, spoko loko. Witki tuwa. Tutaj tak. Tak. O, zobacz sobie, jak tam właśnie sytuacja z zombiakami, bo ostatnią noc całą przebudowałem i nic nie widziałem, co się dzieje. No, ja to cały czas walczę. Znaczy walczyłem ostatnią noc. Ale tą chyba przetrwamy bez problemu. Chociaż... Czekaj, czy do mnie tylko zombiaki idą od lewej mojej strony? Nie wiem. No te od prawej to tak przychodzą niebezpiecznie blisko mnie, bo masz mur wysunięty, że nawet jak nie idą do mnie, to chyba zahaczają o mnie, wiesz? No, tak mi się wydaje, że część twoich zombie poszła do mnie, dlatego ja mam takie problemy. No. To było kurwa taktyczne, bracie. Fajnie, taktycznie mi rozwalą wioskę, zara. Nie no, nie przeżyją tego sami, muszę im pomóc. Centralnie wszyscy, co idą zza twojej wioski, idą do mnie na bramę. Patrz. No. Ej, ale od twojej strony też idą do mnie, od lewej. No, może, ale i tak od pierona do mnie idzie od lewej. Zobacz, wszyscy stamtąd to idą tutaj. Wszyscy. Musisz sobie tam strażników postawić na wieży. Chłopie. Nie, no co ty, ja no patrz, ile ich tam jest! To po co mi tutaj strażnik? No, bo to nie do ciebie idzie. No tak, no to po co? Wiadomka. No po cholerę. Ej, bezki, to są twoje zombiaki, idą do mnie. Nieprawda. No bang. No stówy. Patrz, jeden zaraz tutaj skręci. Jeden skręci. Ta, żaden nie skręca, żaden. Daj żaden. Mu chwilę, okay? Żodyn, patrz, no popatrz. Patrz, nawet patrz, jedna patrz. Sztuka. Wszyscy idą do mnie. Widzisz? Ej, Peskid, no zbugowałeś gierkę. Dlatego mam tak ciężko. Ktoś musiał przyjść do mnie. Nikt nie przy... Nawet jeden nie idzie do ciebie. Jo, pierdziele. Zaraz tu mur postawię przez środek rzeki i nie będzie ci do śmiechu. No, poważnie. To będą mi przechodzić od tyłu? Nie. Nie. Mur przez środek rzeki, to będą cię obchodzić inaczej, no łaj. No, spoko. Ja już wiem, co zrobić tutaj. Nie waż się robić podkopów. Robię dziurę w ziemi, nie będą mi twoje zombiaki przychodzić, gościu. Przecież to jest porąbane.
Czemu ja mam z nimi walczyć? Nie kumam. Ten co robi? Weź, bo cię zastrzelę. Nie no, uspokój się, robię, tylko pogłębiam rzekę, żeby zombie z twojej strony rzeki nie wchodziły do mnie, to nie ma sensu. Chcesz to, se zrób to samo u mnie. No przecież to... Ja tu nie wyrobię, nie ma szans. Nie no, daj spokój. Daj spokój, no bo... Daj bo ja rozwalam twoje zombiaki, to jest spoczko. Nie ma opcji. Nie no, gdzie? No jak zobacz, to nie? Zobacz, i te idą do mnie, zobacz. Widzisz, tamten idzie do mnie. Teraz będą szły, bo im zabuduję całą tą. Znaczy zabuduję. Zarobię dziurę taką wielką, że nie będzie przejścia. No będzie właśnie, git. Nie będzie przejścia. Do mnie. Tak. I te, co się drespią obok twojej wioski, będą szły do ciebie, a nie do mnie. No, okej. Okay. To centralnie okay. Za twojej wioski przychodzą zombiaki i idą... Patrz, ile ich idzie! Jo pierdziele. No i to z swojej strony. No ty tak. A moja zmiana już jest... Już ten, się zawinęła nocna zmiana. Zostali tylko dzienni, słabi. O nie, co się cieszysz? Pieronie. No to śmieszna sytuacja. No śmieszna. Ścież, że ci zombiaków wszystkich zabijam, kurde. Ty ta, nie musisz z nimi walczyć. A idź już, kurde. No, no dużo, jeden. No. Nie wszystkich, ale dużo. Ja robię dużo. To. No jak to niedużo? Pierona, chłopie. 5 drzewek. Ja. Kurde, do. Nie będzie. Muszę tu zrobić konkret zabudowę. Naprawdę. Nie ma rozwoju. Ej, czy oni skaczą z tego? Tak, oni chyba i tak skaczą z tego. Bo to woda. Nie gadaj, że oni w wodzie się poruszają inaczej. Nie no, doba tam chodzi, polec. Właśnie. Nie mogę go trafić, kurde. Patrzę sobie, czy oni teraz będą szli do ciebie, ci twoi, ale chyba nie. Mi się wydaje, że oni sobie skaczą do tej wody i tyle. Nie, mi się wydaje, tu że jest przejście. Po prostu to, że masz większą wioskę, no. To oni po prostu gra stwierdziła, no trzeba tam dać więcej boltów. Daj, twoich mi wysłała, no. Nie. I mówią, no. Dobra, to chodźmy do Piotrka, tam jest lepsze wejście, nie będziemy się przebijać przez labirynt. No. Ta, właśnie. Nie mamy szans! Nie mamy szans! Dawaj na Piotrka! Otwarta brama, słuchajcie, chłopaki! Ja. Nie, chłopaki. Naprawdę. Skończy się to. Może. Muszę tu zadbać o to. To jest bardzo ważna kwestia, której muszę upilnować teraz. To jest może. CP50, odblokowano osiągnięcia. A gunpowder, okej. Okay. Czyli odblokowałem pewnie te. Worki z gunpowderem. W sensie zrobili jakieś pewnie. A oni robią tą kurde 38 worków, dobra. Idzie, powoli, od 3 odcinków kurde nie mam worków. No to znaczy nie tej kuźni takiej wyborowej, czy tam nie wiem, jakaś. Dobrze. No źle. Dasz sobie radę. Na chilku. Nie no, nie co wiem. Co tutaj za pole kurde zrobić? Ajajaj. Mam nadzieję, że już będę miał spokój z twoimi zombiakami. Tak. Co ty tu masz? Nie przejmuj się. No. Będzie dobrze, wszystko się ty ułoży. Się uszykuj, bo jak oni pójdą do ciebie zamiast do mnie, to będziesz przerąbany pewnie. Nie, no. Będą po prostu strzelać też w drugą stronę. Dobra. Ja sobie dawałem radę, jak nie miałem tego muru jeszcze, więc luzik. Mhm. Ja sobie pójdę do ciebie, zobaczę jak to wygląda. Z twojej strony moja wioska. Chodź. Len robią, fajnie. 8 kowadeł zrobiły gałgany, kazałem im zrobić 2 i chyba każdy zrobił po 2. Tutaj kurde linia produkcyjna, tak jest. Dobrze jest. Budówka jakaś. Fajno, very nice jest. Kapucha, tutaj się widzę, sadzi. To jest ten twój nowy szałas? Ten tu jest nowy. Z tej strony. Tak. No, jestem tutaj. A, no to ta, to nowy. Bardzo nowy ładny. No u ciebie to wygląda jak takie kurde średniowieczne wioski. No, a u ciebie to nie? Wszędzie pole, gdzie nie patrzysz. Ej, u mnie na pierwszy rzut oka jest bardzo zaawansowana technologia. No. Ta. No. Jaka technologia? Technologia labiryntu. Chociaż. No, że trawa zasiana jest na rzeczy. Technologia! U mnie chłopie mury takie są wielkie. Popatrz, jakie mam wieże dopierdzielone. Brama taka konkretna, tylko solidna. Tylko od frontu.
tylko z basztą. No ale o to chodzi. Pilnujemy królestwa, no nie? Postawił trzy kratki drewna, czy tam dwie. Pilnujemy królestwa, gościu. No, tą wieżę mogę rozbudować, bo jest za mała. W sumie. Cyk. No i pięknie, i chyba można kończyć, co? Już? No już. Ja dopiero się wziąłem za rozbudowę. No to w następnym odcinku rozbudujesz dalej. Poczekaj jeszcze moment, bo widzowie będą niepocieszeni. Powiedzą, co? Już? Niemożliwe. Niemożliwe, powiedzą. Będą bardzo smutni. No, będzie mi przykro i w ogóle. Nie możesz im tego zrobić. Dobra, okej. No. To by się przydało w sumie wyższe. Ja wiem, że ty czekasz na nockę, żeby sobie sprawdzić, czy te zombiaki będą faktycznie do mnie szły. Nie, to już w następnym odcinku sprawdzimy oczywiście, no nie? A, no tak. Dobra. Tak, ale ten. O, muszkiet gotowy do ukończenia. Wyskoczyło mi. No, tak. A w sumie już się ciemnia powoli, no nie? No dobra, to jak się ściemnia, to będzie tyle w tym odcinku, no. Papa, trzymajcie się. Cześć. Hej. Yo.